Im większe ryzyko, tym większy zysk. Podjęcie ryzyka to cena, jaką płacisz za szansę osiągnięcia tego, czego chcesz. To ryzyko może dotyczyć rozmowy o pracę, zagadania do kogoś, łamania przepisów drogowych, żeby gdzieś dojechać na czas, czy inwestycji finansowych. Każdy z nas ma inną skłonność do ryzyka i zależy ona od dziedziny życia, w której się poruszamy. Jak skutecznie radzić sobie z ryzykiem? Jak się z nim oswajać? Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i od kilkunastu lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz zadbać o siebie w tym obszarze. Zacznijmy od tego, że nie ma jakichś norm dla ryzyka. Nie da się ocenić, czy dana osoba podjęła decyzję zbyt ryzykowną albo ostrożną. Bo to zależy od jej predyspozycji osobowościowych, od jej umiejętności czy sytuacji, w której się znajduje. Dla jednej osoby ryzykowna będzie własna działalność, a dla kogoś innego praca na etacie i zależność od szefa. Każdy z nas ma inną tolerancję na ryzyko i w związku z tym inne jego normy. Zastanów się, w jakich sytuacjach jesteś w stanie zaryzykować, a w jakich wykazujesz się dużą ostrożnością. Możesz to zrobić na skali, na przykład od 0 do 5, gdzie 0 to minimalne ryzyko, bo zawsze jakieś ryzyko jest, a 5 to maksymalne ryzyko. Jakie ryzykowne działania podejmowałeś w życiu i co na to wpływało? Kiedy się wycofywałeś? I tak samo tutaj określ, dlaczego to robiłeś. Często oceniamy decyzję jako ryzykowną, kiedy wynik był negatywny, coś straciliśmy. A za ostrożną mamy decyzję, w której coś zyskaliśmy. Ale tutaj to nie wynik ma być kryterium oceny, a okoliczności tej sytuacji i Twoje działanie, Twoje możliwości. Większą masz skłonność do ryzyka, im większą korzyść dla siebie widzisz z danego działania. Nie patrzy się wtedy tak bardzo na prawdopodobieństwo sukcesu, ale na korzyści z niego wynikające. Dlatego jeżeli chciałbyś zwiększyć swoją skłonność do ryzyka, szukaj profitów. Im więcej pozytywnych rzeczy zobaczysz, tym chętniej podejmiesz dane działanie. Tak samo działa wizja szybkiej gratyfikacji. Im bliżej nagrody jesteś, tym skłonność do ryzyka wzrasta. Do tego dochodzi atrakcyjność nagrody. Im coś jest lepsze do zdobycia, to jesteś w stanie bardziej przekraczać swoje granice. Osoby odnoszące sukcesy, również te finansowe, ryzykują chętniej. Mają większą tolerancję na ryzyko, dzięki czemu więcej zyskują. Co nie jest naszą naturalną reakcją, bo instynktownie staramy się tego ryzyka unikać. Strata boli bardziej. Chronimy się przed stratą. Jeżeli wypisałeś sobie wcześniej te sytuacje, w których ryzykowałeś, oceń teraz, czy to ryzyko było subiektywne, czy bardziej obiektywne. Obiektywne ryzyko opiera się na ocenie własnych umiejętności, kalkulacji zysków i strat i tego, jak Twoje działanie wpłynie na życie. Zobacz, czym kierujesz się, podejmując decyzję. Czy w tych sytuacjach opierałeś się na swojej sprawczości, czy raczej polegałeś na losie? Będzie, co ma być. Odważnym szczęście sprzyja. Im więcej podejmowanych działań, tym większa szansa na wygraną. Gdy wzrasta wartość nagrody, nasila się aktywność mózgu. Mózg automatycznie rozpoznaje, czy ryzykowna decyzja jest dla nas atrakcyjna, czy nie. I który wybór jest lepszy.
Ale kiedy dodamy do tego silne zaangażowanie emocjonalne, to tu pojawiają się błędy decyzyjne. Mózg bardzo nie lubi ponoszenia strat. Im silniejszy czujesz lęk przed stratą, przed porażką, tym mniejszą masz wtedy skłonność do ryzyka. Taka neuronalna ochrona uniemożliwia działanie i oddala od wygranej. Jeżeli bardzo ulegasz lękowi, jesteś bardzo wrażliwy na widmo poniesienia strat, wyobrażasz sobie te czarne scenariusze, to możesz nie dostrzegać wtedy różnych korzyści związanych z większym ryzykiem. Uśredniej sobie to. Nic nie jest takie białe ani takie czarne, jak ci się wydaje. Dlatego na początek uspokajaj emocje, wycisz emocje, bo one nie są nigdy dobrym doradcą. Strach będzie się pojawiał, ale ważne, czy ty jesteś w stanie go kontrolować, czy to strach kontroluje ciebie. Gdy masz podjąć ryzykowną decyzję, chcesz coś zrobić, ale bardzo się boisz, wypisz sobie jak najwięcej korzyści wynikających z działania. Określ też korzyści wynikające ze straty. Na przykład możesz się nauczyć czegoś z tego doświadczenia, zobaczysz, jak to jest, i następnym razem będzie ci łatwiej. Wyobraź sobie, że już jesteś po tej sytuacji, że to już się wydarzyło, to czego się boisz. Lęk jest największy, najsilniejszy przed podjęciem decyzji, przed wydarzeniem. Zwiększa swoje natężenie, gdy na coś czekasz, gdy na coś czegoś oczekujesz. Dlatego takimi ćwiczeniami przeprogramowujesz mózg, aby obniżać poziom lęku. To samo dotyczy częstotliwości działania. Im częściej coś robisz, tym mniej się tego boisz. Oswajasz się z sytuacją. Jest coraz mniej katastrofizacji i chętniej możesz podjąć ryzyko. Zrób coś, czego się boisz, pomimo tego, że się boisz. Mamy taką tendencję do czekania na dobre momenty, na taki moment, w którym nie będziemy się bać, zaryzykować. Ale to nie o to chodzi. Nigdy nie ma dobrego momentu. Nigdy nie jesteśmy w pełni gotowi. Dlatego życzę ci odwagi. W końcu każdą rzecz, którą teraz potrafisz, którą robisz, zrobiłeś kiedyś pierwszy raz. Zaryzykowałeś wielokrotnie w swoim życiu. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli ci się podobało, łapka w górę, zostaw komentarz po sobie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!